Cześć, siemano, wszędzie z tej strony Thanos, witam was w kolejnym odcineczku, nowym kanale, witam was w nowym odcineczku z Farming Simulator 2022. Nasza seryjka koledzy z zamiedzy w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, kolejny nowy nabytek w naszym gospodarstwie. Kupiliśmy sobie beczkę do gnojowicy, którą tam w poprzednim sezonie sobie testowaliśmy, z 60 właśnie. Fajnie sobie 60 dawała radę, teraz jak mam dołożoną turbinkę i napęd, naprawdę tutaj będzie sobie szła aż miło. I tutaj sobie to wszystko przetestujemy, zobaczymy, polecimy sobie rozlać gnojowicę, bo dosyć sporo jej ostatnio nam doszło, bo od krówek mamy jej 32 tysiące i od świnek 12 tysięcy litrów gnojowicy, tak więc sobie dzisiaj to troszeczkę powozimy. Zasiadamy do naszej 60-tki, oczywiście ogólnie trzeba ją przyciszyć, będę musiał to też ogarnąć te dźwięki, zapomniałem napisać, bo będzie tutaj ogarniane wszystko, żeby tutaj wszystko było ładnie słychać, tą 60-tkę. I żeby oczywiście był tur, żeby to sobie ładnie biegi zmieniała. Jak widzicie, też z tymi biegami od czasu do czasu jest problem, żeby tutaj wszystko w porządku działało. Jedziemy sobie od tej strony. Czy tutaj by było do gnojowicy? Pewnie tak, tylko że tutaj jest problem z tym od nasion, ale może jakoś się uda, może trigger jakoś złapie, czy nie? No to jedziemy sobie do krówek. Weźmiemy oczywiście gnojowice, jestem po żniwach już, została mi sama kukurydza, ale kukurydza na kiszonkę poleci w kolejnym odcinku. Mówicie, na razie również nie jestem u siebie, jestem sobie u Adasia. Sobie lecimy, to jeszcze parę odcinków się tutaj pojawia. O, zapomniałem, że tutaj teraz jest wsteczny dany pod inny tak zwany przycisk. I teraz tak, co tu jest nie tak, że to nie chce mi załadować? Czekajcie, bo tu chyba jeździłem sobie, jak dobrze pamiętam, coś takiego i tu powinno ładnie nam to złapać, bez żadnego problemu. To coś tutaj nie chce, nie chce dalej jechać. Może coś się odłączyło? Czekajcie, wyładuj tutaj jest, no, a to nic nie ma przecież w tej beczce nawet. Tu kabli chyba jakby nie było, nie widzę. Odłączymy, podczepimy. O, teraz jest. O, zaczęło działać nagle, dobra. Ważne, że się nalało. Jedziemy sobie na pole. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ile tej gnojowicy sobie dzisiaj rozlejemy. Fajnie, bo kolejny nowy nabytek. Jak widzicie, pieniążki na naszym koncie jakieś tam się jeszcze trzymają. To będziemy sobie to inwestowali w nowe pole albo w właśnie tą, w to pastwisko, które będę chciał sobie zrobić na tamtej właśnie oto to łące, ale też troszkę pieniędzy na to jest potrzebne. Ale po zimie raczej te pieniążki powinny być, tak więc na wiosnę powinno to już powstać. Zobaczymy, ile nas to będzie kosztowało. Jakieś tam krówki u siebie w oborze również mamy. O Jezus, zabiłem prawie tutaj wszystkich, ale dobrze, na szczęście się udało przejechać. Zapomniałem, że ten, że muszę trzymać nogę na hamulcu, bo inno, żebym się nie pomylił znowu. Jak przypierdzielę inno w coś, to będzie problem. Oczywiście dziękuję za to, że tak fajnie przyjęliście tą 60-tkę, że ona tak fajnie wygląda. Pisaliście to, że ciulowo, bo wcześniej miałem 335, czy 355, a teraz mam 360, po prostu sobie zmieniłem znaczki i tyle. Tak to wszystko jest, tak było, bez tutaj zmian. Inne znaczki są zmienione. I tak to wygląda, bo miałem tych motogodzin znowu przepisać, ale to się ogarnie już na kolejne odcinki. Tutaj widzicie sąsiady, już kukurydzę mają skoszoną. Nawet zatalerzowane już jest, tam bardzo fajnie. Chłopaki już po robocie, tam jest w kolejnym odcinku. Tam jestem ugadany z nimi, że przyjadą i mi pomogą właśnie ogarnąć te sianokosy, co ja mówię, kiszonkę. Daj Boże, żeby inny jakiś kombajnista przyjął, nie Zbyszek, bo z tego co widziałem, to chłopaków ciekawie było na odcinku, co Zbyszek tam szalał jak popierdzielony. Kto nie widział oczywiście odcineczkę, zapraszam do Brączusia na kanał. Tam możecie zobaczyć, jak kombajnista tutaj sieczkarni jeździł sobie u nich. Ale ważne, że udało mi się skosić, nawet nie wiem, ile oni tam ukosili tego. No ja też miałem jeszcze tej kiszonki dosyć sporo, tam sobie ją sprzedałem, jakieś pieniążki wpadły. Też dzisiaj, na dzisiejszym odcinku zajmie się prasowaniem somy, bo tej somy mam dosyć sporo. W kolejnym sezonie było jej dosyć sporo, jeszcze od chłopaków pamiętam, tą somę brałem. No i w tym sezonie również ta słoma tutaj jest w dużych ilościach, tak więc naprawdę będzie co sprzedawać. Jak widzicie, ta beczka nie jest aż taka pojemna, bo 3200 litrów ma.
jednak jest troszkę większy od chłopaków, pojedźmy sobie z drugiej strony. Chłopaki mają bodajże 2200 albo 2300, nie jestem pewien do końca, ale wiem, że mam 1000 litrów jakby więcej. Mogłem sobie kupić beczkę pod Maseja, ale stwierdziłem, że pod 60 też trzeba coś sobie tutaj ładnie zakupić, żeby ta 60 miała co coś w tym gospodarstwie robić, bo oczywiście ona jeździła sobie z turem i dalej będzie z tym turem sobie jeździła. Może z czasem jakąś ładowaraczkę się kupi albo coś, albo inny traktor i do niego co zobaczymy. Na razie 60 nie planuję zmieniać, no co najwyżej coś jeszcze dokupić, ale nie wiem, możecie pisać propozycję, jaki traktor kolejny byście u mnie na gospodarstwie widzieli. Czy to jakiś starszy, czy to jakiś nowszy, możecie napisać. Najwyżej ten kredyt też oczywiście można sobie zaciągnąć na jakieś tam pola, czy na coś, żeby to troszeczkę tutaj do przodu pójść, bo można powiedzieć, że chłopaki pomału mnie doganiają z tym wszystkim. Jak widzicie, maszyny fajne mają tutaj, no MFX z kopaczką sobie na wiosku stoi, więc chyba jeszcze wszystkiego kopać nie skończyli, wszystkich ziemniaków. Tutaj widzę też już łęciny obcinte, w tym środa, na polu. No też niedługo wykopki na pełni będą się szykowały. Zawracamy po kolejną beczkę, 6 minuty odcinka, wszystko tutaj powinno być w porządku, powinno mi być bardzo dobrze słychać. Sobie wszystko tu w miarę poustawiałem, żeby było git. Chociaż nagramy sobie to późno, bo dzisiaj chcę sobie nagrać, bo jutro jeszcze od rana będziemy sobie nagrywali kolejne odcinki właśnie, bo jutro troszkę tych odcinków do nagrania jest. I oczywiście będziemy też od biedaka nagrywać, chłopaki mi przyjadą, pomogą wtedy. To akurat ten odcinek jeden będę miał do przodu już nagrany. Ciekawe, ile to pole 70 kosztuje. Zaraz moglibyśmy nawet sobie wyjść zobaczyć. I teraz będzie porównanie mniej więcej, czy ta 60 lepiej idzie od tamtej, co mieliśmy wcześniej, tutaj podwórka z gnojowicą, czy nie? Czy z tą beczką pustą? Ciekawe. Będę musiał sobie to właśnie sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Czy to lepiej chodzi, czy nie, ale naprawdę sobie fajnie daje radę, bo tu już piątkę zapiął. Tak więc daje radę jak ta lala. Teraz i na kierunek na prawo. Jedziemy na gospodarstwo. Jeszcze tej strony troszkę mi zostało do zabrania. Pozostało na tym polu i na tamtym, który kosiliśmy sobie na odcinku właśnie. No tutaj zbierania będzie też co niemiara, tak więc ta tura jak najszybciej trzeba tu zakładać, bo na odcinek z kiszonką też się również ten tur przyda, żeby coś tam podgarnąć i tak dalej. Postaram się może wypożyczyć jakąś przyczepę może dla jakiegoś tutaj sąsiada pobliskiego, żeby lepiej tą kiszonkę się woziło. Operator chyba za blisko podjechał, bo aż krypa je zerwało. Ale znowu muszę odczepić i podczepić. Okej. Okay. Może na wałku musi być załączono. Nie wiem, dziwne. Że muszę odczepiać i podczepiać z powrotem jakby. Właśnie to. No daj Boże było, te biegi były naprawione, tur był w tej 60 i będzie naprawdę sztosik. Będzie jeszcze lepiej ta 60 wyglądała. Mówiliście też, żeby założyć do tej 60 grubszy dach, ale moim zdaniem ta 60 naprawdę wygląda pięknie. Że nic nie trzeba tutaj zmieniać, tylko oczywiście udoskonalić troszeczkę to wszystko i będzie działało jak należy. Też będziemy musieli sobie troszeczkę obornika porozrzucać na te pola nasze, dosyć tego sporo jest. Tak widzicie, zapach już w oddali rośnie sobie. Tak więc to też mam już ogarnięte. Wolę, że jestem po żniwach już. Teraz ino jakieś tam siewy. Zaraz sobie zobaczymy te terminy, jak to wszystko tutaj wygląda. Jak wygląda na wiek naszych krówek, ile tych krów mamy. Żeby też myśleć właśnie o tym pastwisku, żeby na tym pastwisku też dosyć tego było. Albo postawimy jakąś oborę, zobaczymy, nawet zapożyczymy się i jakąś oborkę sobie postawimy. Możecie napisać w komentarzu, co byście lepiej widzieli, czy jakąś oborę, czy pastwisko, jakbym sobie postawił. No szkoda, że ta moja obora, którą mam i ten chlew są tak mało pojemne, bo naprawdę tam za dużo tych świń i krów nie wchodzi i w tym jest największy problem, że za bardzo nie ma jak się rozwinąć z tego. Więc trzeba będzie tutaj inwestować i myśleć nad czymś większym, żeby to też ładnie nam produkowało mleko i tak dalej, bo jak wiecie, co jeden dzień nam się mleko sprzedaje, jakieś tam pieniążki zarabiane. Ze szklarni nie wiem, coś mi leczy, czy w ogóle tam mam jakąś wodę, szklarni wlaną,
Będę musiał to też wszystko sobie posprawdzać, zobaczyć zaraz. Łączymy sobie tutaj ładnie. Stawimy prosto. No, tutaj nam jedzie. My sobie wejdziemy tutaj w świnie. 1200 za świnie. Chyba to jest git cena, żeby sprzedawać, ale no 5 świń to za dużo nie zarobimy. Tutaj krowy też po 1500 jakieś są. Tu prawie też, że po 1500. A tutaj nowe piątka nowych jest. Chyba w miarę tych krówek i jazd, bo jest ich 20 pnie. Dajcie zaraz jeszcze raz. Nawrócę sobie i zaraz jeszcze raz zobaczymy. 20 coś chyba będzie, tak mi się wydaje. Czy nie jestem pewien. Dobra. Login dalej. 15, 19. 19 krów. Dałem coś spoko, w miarę sumka. Się tych krów zebrała. To ma full cały czas, gnojówki 26 tysięcy litrów jeszcze mamy. Mleko się sprzedaje, tam więc mlika mało co. I tak myśląc, to może by zrezygnować z tych właśnie świń i pójść w krowy mięsne. Może by się to bardziej opłacało, tak to w tamtym farmingu miałem. W tak zwanym pierwszym sezonie koledzy z zamiedzy. Albo w sumie to już w drugim. Pierwszy był na tej właśnie mapce Adventuria. Później dopiero był drugi sezon, no i teraz jest jakby trzeci. Tak dobrze teraz myśląc. Tak więc no trzeba nie pomyśleć nad tymi krowami mięsnymi, bo to też zawsze jakiś tam zawsze to jakiś tam zarobek będzie z tego. Więcej się nakłasów wszystkiego, a mniej interesowania tymi świnami, bo tych świn w sumie tam co tam, prawie nic roboty przy tym nie ma. Tak naprawdę. A ino karmić i tyle. A z krowami jednak to jakoś tam przyczepka do transportu, coś by się krowy powoziło i tak dalej. No możecie napisać w komentarzu, co na ten temat sądzicie. I sobie coś nad tym właśnie tutaj pomyślimy. Żeby to ogarnąć. Tutaj ciekawy nie jest tą beczką, bo jednak nie mierałam rozlane, zaraz nawet zobaczę na minimapy, jak to w ogóle tam wygląda na tym polu. Proszę mi tutaj zademonstrować nawiezienie. Ono jakoś tutaj w miarę jakoś to jest rozlane, tutaj najgorzej, bo cały czas brakuje tutaj odcina cały czas, ale jeszcze jedną beczkę budowy, którą miał większe pół rozlane. Tam jeszcze jedną pojedziemy i później sobie wejdziemy w naszego masejka z prasą. Troszeczkę sobie poplasujemy. I tak sobie zakończymy odcinaczek dzisiejszy. Zaraz wam powiem też, ile w miarę ukosiłem wszystkiego, bo owsa ukosiłem ogółem gdzieś tak plus minus myśląc, no muszę odpiąć chyba. Tak myśląc dobrze, to ukosiłem go. Ta przyczepa jest 6-tonowa teraz. 6700. 678 z 9 ton może ukosiłem owsa. Możliwe. Rzepaku. Rzepak miałem na polu. Co tu się stanie? No coś nie podłączyłem, że tu przesiłka nie chce iść. Rzepaku ukosiłem jednym przyczepem. Gdzie miałem rzepak teraz, jak myślę? Rzepak obok opłaków miałem. Jo, i to była jedna przyczepa ukoszona bodajże. Czyli 8 ton około rzepaku. Pszenica albo jęczmień był koszony na tamtym polu, już nie pamiętam. To też tam było te dwie małe przyczepy, tam było 4 tony chyba wchodziło. Tak więc też będzie z 8-9 ukoszone. Ale to w miarę takie równe sumki się do ukosić. Więc fajnie będzie nas kupić, bo dwie przyczepy. One powiedzą, że będą prawie że pełne. Z niektórych zbiorów. Ale też powinny fajne pieniążki sobie za to wpaść. Chłopaki też mają ten plus, że mają to mały kurniczek. I zawsze tam jakieś też drobniaki im wpadają z tego. Drobniaki, nie drobniaki. Ale jakiś pitos też z tego mają. Tam też może coś pomyślimy nad tym tematem, żeby sobie w kurki też tutaj jakieś pójść. Taką małą hodowlę, jakąś tak w miarę dla siebie. Żeby było i tam wiadomo coś na sprzedaż. Teraz możecie napisać w komentarzu, czy by było spoko, żebym miał sobie u siebie na gospie kurki. Tak chłopaki tutaj mają na gospie, to ja też bym sobie mógł jakiś kurniczek
ogarnąć. Mój jest prawie psa chłopaką, potrąciłem. Dobrze, nic naprzeciwko nie jechało, bo kraksa masakra jakaś. Zbyszek chodzi, chce pole ode mnie odkupić i cały czas przy miedzy chodzi. Się pyta ile. Dobra, czy dobrze ja wjechałem? Chyba nie bardzo. Co tak szeroko rozlewa? O człowieku. Pojedźmy sobie prosto teraz sobie, żeby problemów nie było. Dobra, złączę się z tamtym, co jechałem wcześniej. Serio? Chyba jakby na 10 metrów rozdawała tabeczka, tak to wygląda. Bez kitu. Chopie się przyciąłem idealnie, tutaj wyrównało się. Zawrócę w drugą stronę. O. By było full. Tutaj zrobione, ale niestety nie starczy nam gnojowicy. Jakby te 5000 litrów było, to byłoby raczej w porządku. A tak to jednak... Jednak trochę za mało tego. Tutaj się mieści. Dobra, wjechaliśmy dobrze. No i tu jeden przejazd został tak naprawdę. I raczej nie damy rady. Jego zrobić 500 litrów. Do końca jeszcze w ciul. Dawaj Malina, na czwórkę zaraz zapnę i na rosto. Boże, na piłce jeździ chyba, na czwórkę mam zapiętą cały czas niby. Masakra, parę metrów brakło, tak więc jedna beczka jeszcze i będziemy mieli to pole skończone. Ale to co zrobimy już poza odcinkiem, to sobie dowiedziemy to do końca. A teraz wsiadamy w praskę i lecimy sobie troszeczkę poprasować naszej słomy, zobaczymy ile belek uda nam się w tym sezonie zgromadzić, mój Jezus. Ten pies to naprawdę. Niedługo będę musieli chłopaki na jego dołek wykopać chyba, bo na jaką po drodze chodzi, to jest, nie życzę mu to dobrej przyszłości. Cały czas trup jest. Masakra. I ziomy chyba za mną będzie w ogóle. Nie rozleję ci gnojowicy, nie mam czasu. 17 minut, tak fajnie. Rozlane. Prawie, że gnojowica jest. Teraz przepolimy troszkę Maseja. Trzeba będzie podmyśleć nad tą przyczepą. Może po odcinku sobie coś znajdę fajnego. Do przetestowania na tą kieszonkę. Coś na tandemie było fajne sobie ogarnąć. I by fajnie, bo ta przyczepa, którą teraz mam, mam 17, a nie 15 chyba bodajże, 1000 litrów pojemności. A wiadomo, chwilę moment i to jest zwiezione. Fajnie było z jakąś taką dyszką sobie jeździć. Tandemką. To naprawdę by też fajnie wyglądało. Lepiej było tam na przykład kiprować nawet, nie? Pamiętam taką przyczepą. Tam trudno się zwinąć, bo zaraz jest za tym pryzma obornika. Tam też tam letko nie ma, żeby przyjechać. Ale zobaczymy. Coś się ogarnie. Dobra, tutaj na 60 na łoczeku odstawiamy. Cyk, fuch. Gasimy maszynę. Zasiadamy do Masejka, troszkę ubrudzony, ale możemy sobie go ładnie tutaj karszerkiem naszym umyć, obchliptać troszeczkę. Jest jeszcze zimnioki od chłopaków z tamtego sezonu, stoję przed drzwiami, nie zjedzone. Niedobre chyba są. Dobra, oka tej prasy wyczyści miną, żeby ją było widać chociaż. O, tu myślałem, że wałek nie podczepiony, ale jednak wałek jest podczepiony. Dobra, pyk, 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 gaz, opór, wjeżdżamy w nasz łowiec i zobaczymy, jak to tutaj będzie z tą słomą. Na szczęście nie padało, tak więc można sobie na spokojnie wjeżdżać, słoma sucho, dzisiaj coś pochmurnie, ale i tak w porządku. Tu oczywiście dźwięki można sobie stawić większe, nie tu, żeby było słychać ładnie naszego Masejka. No, trzeba też nad wymianą prasy pomyśleć, żeby można było sobie inne wymiary kostek troszeczkę robić, troszkę większe jakby były, to było o wiele lepiej, chociaż i tak nie pamiętam ile pojemności mam, zaraz sobie sprawdzimy. No tu jeszcze belki nie pozbierałem, mój Jezus, na łące leżą, trawa zarosła, kraksa masakra. Ale no cóż, tak to jest na te polskie wsi, nie ma czasu. 4-5 tysięcy by miały?
Pojemności? 5000, proszę bardzo. Nie ma tragedii w sumie. No ale na prasę jakąś nowszą fajnie też by sobie tutaj wyglądała praska. Ja chciałem coś takiego starszego na sam początek, a teraz moglibyśmy coś zmienić, bo wiadomo, że chłopaki może by chcieli jakieś mniejsze belki. Czy coś. Trzeba będzie pomyśleć tutaj nad praską również, ale na razie są inne wydatki. Kredyt też można sobie zawsze wziąć i będzie bez problemu wszystko ogarnięte. Właśnie pokaż mi właśnie coś tutaj może jest, o mój Jezus. Wierzymy chyba tam opryskiwać samojezdny. Pokaż mi. Jestem ciekawy. Pastwisko dla krów. Oryginalne jakby to wyglądało. Cie no pa, tu było pastwisko oryginalne. Zobaczcie jakby fajnie to wyglądało nawet. Pasowałoby jak ta lala, zobaczcie. Pyk, tutaj przejazd ładny. Do nawijania i tak dalej. Sobie wtedy ogrodzić, przedłużyć gospę. Chyba 100% mamy ogólnie. Tak mówię, coś ten masę za bardzo jedzie sobie tutaj do przodu bez zbierania. Co cofniemy już, ale naprawdę jestem w szoku, że to pastwisko by tak fajnie tutaj pasowało. Ale sobie jeszcze zobaczymy dokładnie. Na razie wrzućmy beleczkę. Puścimy, żeby jechał dalej, a my sobie jeszcze raz to łopczajmy. Jak to by wyglądało? Zwierzęta i pastwisko. Ile? 15 krów tu jest. Dupy nie urywa, można powiedzieć. Ale wyglądowo. Tu ogrodzone. Wyglądowo spoko. A koszt jeszcze? 75 000, oje. Mój Jezus, kraksa masakra, za to tyle pieniędzy. Wolę oborę postawić, za 60 000 jakąś. Tu chłopie za 4 sznurki i parę polików, 75 000. Porumbało ich, naprawdę. Ciekawie tutaj pieniążki, naprawdę, ale pastwisko fajne. Może nie ma aż takiej dużej pojemności, może też sobie znajdziemy jakiś inny projekt, to sobie go wtedy wykorzystamy. Na razie kolejna beleczka jest do wyrzucenia. No to w sumie będę miał tak roztwarte, to będzie ciężko, żeby tędy jeździć znowu. Zobaczymy. Jakby to pastwisko tu było czy coś, to byśmy sobie inaczej to jakoś przebudowali, tego jest po troszkę. Może byśmy ten płot zniwelowali, to i go zrobili tutaj, w tą stronę bardziej. Zobaczymy, co napiszecie w komentarzach, co byście widzieli, czy pastwisko jakieś, czy obory, i czy krowy mięsne, czy mleczne. No i co robimy ze świniami, nie? Bo tam też by, jakby świnie tam pach, 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 to by tam można było ogarnąć sobie krowy. Przerobić to jakoś, tą oborę, i wtedy wykorzystać ją na właśnie krowy. Wtedy też by naprawdę tam fajna obora powstała. Trzeba coś pokminić, ale coś się na pewno uda tutaj ogarnąć. Fajnie, bo też ładnie sprasowane wyjdzie. Kolejna beleczka, no na poprzeczniaku. Wjedźmy sobie w jakiś grubszy poko, żeby tutaj w tym cieniutkim nie jechać. Jednak i tak cienki jest kolejny pokosik. Dziwne, że tutaj nie ma ugniatania, nie wiem, chłopak chyba wyłączyli, czy co? No tak jeżdżę po tym ścierlisku, nic się nie dzieje. Cały czas równe jest. Jak wykoszono normalnie od linijki. Ale cóż, tak tu jest, dobra. Robotka idzie. My sobie będziemy kończyli pomalutku. To, co chciałem zrobić, dzisiaj zrobiłem. Tak więc spoczko. Ważne, że będę miał na to jest sprasowane. Tamto też sobie sprasuję. No i oczywiście jeszcze tam sobie doleję gnojowicy, żeby już było ładnie rozlane. I baja. I będziemy mieli ogarniane już tutaj troszeczkę do przodu. Właśnie tutaj widzicie chłopakom prasowanie zostało tutaj.
Już nie wiem, czy oni to będą w końcu pracować, czy nie. Zobaczymy. Dowiemy się w kolejnym odcinku, jak to będzie. I trzeba będzie brać ogólnie za siew. Zaraz zobaczymy sobie prognozę tej siewu, co tutaj można już by sobie zasiać. Tutaj miałem owiec teraz, to kukurydzy tyle nie potrzebuję. Tu jest pytanie, co tu zasiać? To jest dosyć duże pola, tak więc tutaj... Nie, może by tu soję zasiał? Zobaczymy. Sobie zaraz, jak tu wygląda termin siewu. Proszę mi pokazać. Nie to. Tu. Okres zbiorów. Siew, jęczmień i pszenica z dosiania. Na pewno trzeba będzie to sobie posiać. Tutaj zbiór kukurydzy. Co my tu jeszcze mamy? No nic ciekawego w sumie. Tak szczerze mówiąc. Do zasiania tej by nie było. Tam jest ta soja, zdaje mi się, że na wiosnę tutaj będzie siew soi jak ta lala. Zobaczymy, ile pieniążków będziemy mieli na koncie. Może tą łąkę się wtedy zniweluje, też się tam pole jakieś zrobi. A łąkę się dokupi inną, żeby była. Wszystko okaże się w kolejnych odcinkach. Teraz ja myślę, że w tym odcineczku to by było na tyle. Oczywiście jak się podobało, zostawiajcie łapki w górę, subikę na kanale. Czekajcie na kolejne odcineczki i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.